Witam Państwa. Dziś w studiu Telewizji Kujawy gościmy Pana Kazimierza Kacę, starostę wrocławskiego. Witam Panie Starosto. Witam Panią redaktor, witam wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy. Ciągle coś dzieje się w Waszym samorządzie. Zmiany dotyczą również kwestii kadrowych. Proszę mi powiedzieć, czy po odejściu wicestarosty pana Andrzeja Stasiaka, który objął funkcję prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, już zdecydowaliście państwo, kto zajmie jego miejsce w starostwie? Tak jak pani redaktor potwierdziła, no, to jest normalny, żywy organizm. Jedni odchodzą, drugi przychodzą, chociaż nie uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, że po 3 miesiącach ktoś rezygnuje. No ale tak się stało i trzeba uszanować wolę. Pan Stasiak jest radnym jednocześnie i trzeba uszanować wolę tej osoby. Natomiast to, co zadała mi pani redaktor, oczywiście prowadziliśmy rozmowy. Ja mogę przekazać i poinformować wszystkich telewidzów, że do 30 marca będzie osoba, która będzie piastować stanowisko wicestarosty. Na dzień dzisiejszy nie chciałbym jeszcze mówić, bo to takie są różne medialne przecieki. Uważam na dzień dzisiejszy, w najbliższym czasie sesja. Wstępnie uzgadnialiśmy z grupą, której się wywodzę, że będzie 30 marca i na tej sesji będą propozycje przeze mnie złożone Radzie celem zatwierdzenia. Czy ruszyliście już z załatwianiem rozmaitych spraw merytorycznych, jeżeli chodzi o Radę Powiatu? Ponieważ z tego co wiem, rok bieżący jest rokiem wielu poważnych zadań, wielu istotnych inwestycji. Wiem, że na początku kadencji trzeba tworzyć różne sprawy formalne, natomiast no teraz chyba już nadszedł czas na taką merytoryczną pracę. Czym będziecie się jako radni zajmować w najbliższym czasie? Szanowni Państwo, to jak pani redaktor powiedziała, może jeszcze powiem o jednej sprawie ważnej, kadrowej, a więc tak, jest już porozumienie z panem prezydentem Markiem Wojtkowskim odnośnie obsadzenia stanowiska w Powiatowym Urzędzie Pracy. Bo rzeczywiście pani Małgorzata Izdebska odchodzi. Jest osoba i tą osobą, chcemy powiedzieć, w porozumieniu, po takie pismo od pana prezydenta otrzymałem, komisja wyłoniła, będzie pani Bożena Stępniewska od 1 kwietnia 2015 roku. To, co pani powiedziała, ale oprócz zadań, pani redaktor, takich kadrowych, no nie mniej, a ja uważam, że bardziej ważne, są sprawy merytoryczne związane z inwestycjami i tak dalej. Chcę poinformować, i to jest taka no, dla nas bardzo istotna i ważna sprawa. Jutro mamy podpisanie na dwóch umów na schetynówki, bo w tym akurat zakresie już są wyłonione osoby, znaczy firmy, które będą nam wykonywać te inwestycje i jutro podpisujemy na dwa kolejne zadania. Oprócz tych spraw to również... Jakie to będą drogi, panie starosto? To będzie droga od granic Boniewa do Bożymia na terenie gminy Choceń. To jest ponad 5 kilometrów nowej, przebudowanej trasy, bo to jest etap kończący ten odcinek, co w ubiegłym roku wykonywaliśmy na gminie Boniewo, oraz Lubraniec-Konkowa-Wola. I tu jest również ten odcinek ponad 6 kilometrów. Tu było też w granicach 6 kilometrów wykonania tych inwestycji. Tu chciałbym powiedzieć, że to jest wspólnie w porozumieniu i za wiedzą samorządów tych gminnych, a więc Chocenia na terenie gminy Choceń, jak również Lubrańca i Brześcia Kujawskiego, ten drugi odcinek. Jest to ważne, to jest koszt zadania około, kosztorysowo był około 12 milionów. Po przetargach jest to w granicach 10 milionów i to są ważne zadania, które te trakty będą przebudowane. Ale oprócz tego, oprócz dróg, no są inne zadania. Chcę poinformować również, że wstępnie zarząd zaakceptował stanowisko, że musimy uregulować sprawę Brzezia, bo rzeczywiście poszliśmy tym etapem, troszkę były takie zapytania, że likwidujemy tą szkołę i tak dalej. Ja uważam, że to jest pierwszy etap i dzisiaj trzeba te mieszkania, te domy 14-osobowe dla tych dzieci, które rzeczywiście są specjalnej troski, wybudować. I takie kierunki są poczynione, żeby przystąpić do opracowania dokumentacji. Jeśli się uda w tym roku wybudować te 14-osobowe takie dwa domki, które by były, świadczyły, że rzeczywiście jest potrzeba, jest wola i jest obowiązek nawet nas, żeby tym dzieciom pomóc. Przy tym rzeczywiście trzeba uregulować również jeszcze sprawę tego pałacu, bo
ten pałac tam również mamy. Jest tutaj wola. W najbliższym czasie, jeśli będzie uchwała Rady Powiatu, spotkam się również z mieszkańcami, bo to jest taki bardziej skomplikowana sprawa. Nie może być powtórka Lubrańca, gdzie sprzedaliśmy, z mieszkańcami. Będę chciał się spotkać i zaproponować odnośnie rozwiązania tych mieszkań tak zwanych socjalnych dla mieszkańców. Chcę również powiedzieć, że mamy po prostu jeszcze do zrealizowania i liczę, że w tym roku to będzie również termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kurowie, w Kowalu. To na tym etapie dzisiaj. Plus chcę również poinformować, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego odnośnie strategii rozwoju dla naszego powiatu, dla tych 6 gmin, bo osobno mają gminy z miastem Włocławek, ale jeszcze są 6 gmin i również prowadzimy te rozmowy. To, co pani redaktor powiedziała, bo to się nie kończy dzisiaj na tym, że mamy inwestycje. Trzeba myśleć o nowym rozdaniu 2015-2020. Troszkę uprzedził pan moje pytanie o Powiatowy Urząd Pracy. Bo chciałam zapytać nie tylko o kwestie związane ze zmianą na stanowisku dyrektora, ale również o to, jakimi pieniędzmi będzie dysponował w tym roku, ponieważ no nie da się ukryć, że temat bezrobocia jest takim najbardziej nurtującym nasz powiat problemem społecznym, prawda? To nie tylko nasz powiat, ja sądzę, i miasto Włocławek, i cały region. I dlatego tak ważna jest sprawa, tutaj dziękuję bardzo za to pytanie, co pani redaktor zadała, to jest budżet tej jednostki, to jest w granicach 40 paru do 50 milionów, wspólnie z wszystkich środków i własnych, i zewnętrznych. I dlatego tak ważna jest obsada tego stanowiska, żeby to była osoba doświadczona, mająca kompetencje i wiedząca, w jakim kierunku mamy pomagać tym ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Wiadomo, że większość z tych ludzi to po prostu ludzie, którzy poszukują tam pracy, którzy tam się rejestrują i tu każda złotówka wydana, takie było, odbyło się spotkanie z prezydentem Włocławka, żeśmy dość długo zastanawiali się, rozmawialiśmy i musi być jeszcze w pewnym stopniu przyspieszenie, bo te środki są, ale żeby je umiejętnie wydać i żeby te środki były tam poszły dla tych osób, które tej pomocy potrzebują, bo żeby to były w naszej ocenie, czy te szkolenia, czy inne sprawy, żeby to nie były szkolenia dla szkoleń, ale żeby dawały jakieś efekty. I z tych efektów będziemy po prostu rozliczać kierownictwo tej jednostki, która podlega pod powiat i pod miasto Włocławek. Czy w ślad za zmianą kierownictwa Powiatowego Urzędu Pracy pójdą również zmiany w Powiatowej Radzie Zatrudnienia? Sądzę, że tak. Wstępnie rozmawialiśmy z panem prezydentem. Uważam, że najpierw powinna być obsada kadrowa kierownictwa tej jednostki. Natomiast, żeby dostosować do rzeczywistości i nowych kierunków, w których się dzisiaj znajdujemy, jesteśmy zwolennikami, ale to są, mówię, jeszcze szczegóły, chciałbym domówić z prezydentem, bo tu jest też wspólnie, musimy po prostu przeprowadzić ten temat. Jest sprawa, uważam, że w miesiącu czerwcu, lipcu liczę na to, że przy zrozumieniu i woli doprowadzimy, żeby wyłonić nową Radę Zatrudnienia. Władze powiatu bardzo doceniają rolę kół gospodyń wiejskich i osób, które angażują się w działalność taką społeczną, w swoich niewielkich środowiskach. Za niespełna miesiąc Wielkanoc, czy w tym roku również możemy spodziewać się takiej bardzo pięknej, tradycyjnej już imprezy, jaką jest powiatowa wystawa stołów wielkanocnych, gdzie zawsze władze starostwa honorują właśnie te panie gospodynie wiejskie, wykazujące się niezwykłą wręcz pomysłowością przy przygotowywaniu tradycyjnych, ale równocześnie nowoczesnych dań kujawskiej kuchni. Nie wyobrażam sobie, żeby miało być inaczej. Z tego, co już sobie przypominam, to jest chyba po raz 18 będzie ta wystawa, bo na przemian jest wystawa i stołów wigilijnych, i wielkanocnych. W tym roku chciałbym zaprosić wszystkich, jeśli będzie taka wola tu mieszkańców i Włocławka, powiatu i okolic, że takie spotkanie, taka wystawa odbędzie się w gminie Lubanie. O ile sobie przypominam, dawno nie było, bo jestem tutaj w samorządzie, z tym samorządem powiatu włocławskiego związany już prawie przeszło 16 lat. I będzie to w Lubaniu. To, co powiedziała pani redaktor, kontynuujmy to, co jest dobre. Wydaje mi się, że tak piękna impreza,
Z początku to wyglądało troszkę skromniej, ale skoro dzisiaj wszystkie przedstawiciele gmin są na tej wystawie, plus, co mnie bardzo cieszy, są również szkoły ponadgimnazjalne. To jest bardzo piękne, że szkoła w Kowalu, szkoła w Choceniu, prowadzone te szkoły ponadgimnazjalne, szkoła w Lubrańcu, Marysinie są na tych wystawach. No cóż można powiedzieć, jest tradycja, ale jest i nowoczesność. Ludzie, mieszkańcy naszego powiatu mają ogromną satysfakcję. Sami Państwo widzicie na tych dzisiaj wystawie, że musimy wybierać jak największe jakieś hale sportowe, bo brak już jest pomieszczenia. To świadczy o zainteresowaniu i potrzebie. I chcę powiedzieć, że dopóki ja będę starostą, ta tradycja będzie kontynuowana, bo mamy piękną tradycję, uszanujmy. I jest też również wiele osób z zewnątrz zaproszonych, a przy tym chcę powiedzieć, oprócz wystawców są również twórcy tej kultury ludowej na naszym terenie. To też stwarza klimat i atmosferę, żebyśmy dzisiaj my, zarządzający, to kontynuowali z pożytkiem dla nas wszystkich. Flagową imprezą w powiatu są coroczne dożynki, uroczystości dożynkowe. Czy już podjęta jest decyzja, gdzie będą powiatowe dożynki w tym roku? Tak. Muszę poinformować, zapraszam również na te dożynki. Nie mamy jeszcze konkretnej daty ustalonej, ale sądzę, że chyba w jednym z najpiękniejszych, mówię terytorialnie i tak z różnych względów, w miejscowości Kłupka. Pięknie położony kościółek, nieduży, historyczny. Przy tym mamy ten skansen. No cóż można wyrazić więcej? Piękna będzie oprawa. Miejsce i teren typowo rolniczy. Niech przyjadą wszyscy rolnicy, niech przyjadą wszyscy mieszkańcy, zobaczą tą teraźniejszość, bo też tak będzie, że będzie i wystawa tego sprzętu plus historia. No gdzie jak nie, gdzie, ale w Kłupce, w tym terenie, przy skansenie, no nie wyobrażam sobie chyba lepszego miejsca na dożynki powiatowe. Dziękuję bardzo za to spotkanie, panie starosto. W takim razie dziękuję serdecznie państwu. Przypomnę tylko, pan Kazimierz Kaca, starosta wrocławski, był państwa i moim gościem. Do zobaczenia. Dziękuję panie redaktor, dziękuję wszystkim telewidzom i to, co powiedziałem. Piękne imprezy, zapraszamy, bo warto. Warto na Kujawach być i zobaczyć, jaka jest tradycja i nowoczesność.